Lekcja pod tytułem Dzielenie ułamków przez liczby naturalne. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, jak obliczyć odwrotność pewnej liczby albo ułamka i to nam się teraz przyda. No bo jak wykonuje się dzielenie ułamka przez liczbę? Bardzo prosto. To dzielenie zamieniamy na mnożenie tegoż ułamka razy odwrotność tej liczby. A co jest odwrotnością piątki? 1/5. Czyli dzielenie zamieniamy na mnożenie, ale przez odwrotność liczby. No a mnożyć ułamki już potrafimy. Licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. 3 razy 1, 3. 4 razy 5, 20. I koniec. A jak będzie z dzieleniem liczby mieszanej przez liczbę? Najpierw trzeba doprowadzić do takiej postaci, gdzie mamy ułamek przez liczbę, czyli naszą liczbę mieszaną zamienimy na ułamek, czyli mamy 3 w mianowniku, 2 razy 3 to 6, dodać to 1, 7 trzecich, podzielić na 2. No i teraz już wiemy, co mamy zrobić. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, a liczbę na jej odwrotność. Odwrotnością dwójki jest 1/2. I mnożymy. 7 razy 1, 7. 3 razy 2, 6. Oczywiście pamiętaj, w czasie tego mnożenia obowiązują te zasady, które już znasz, czyli można skracać, a jak dostaniemy taki wynik jak tutaj, no to trzeba ewentualnie skrócić, jeśli się da, no i jeśli trzeba, to wyciągnąć całości, tak jak tutaj, bo 7/6 to jest 1 i 1/6. Poćwiczmy to sobie teraz na kilku przykładach. Pierwszy przykład, 4/8 podzielić na 2. No to jest 4/8 razy odwrotność dwójki, czyli 1/2. Można skrócić? Można. Tu jest 1/2, tu są 2/2. 2 razy 1 to 2, 8 razy 1 to 8. Popatrz, tu też możemy skrócić. U góry jest 1/2, u dołu 4. I gotowe. Następny przykład. 4/8. Już nie dzielenie, tylko mnożenie. Nie przez piątkę, tylko przez jej odwrotność. Czy tu coś skrócimy? No tu niestety nie. Więc mnożymy. 4 razy 1, 4. 8 razy 5, 40. Ale tu się ładnie skróci. Przez 4. W liczniku 1/4, w mianowniku 10/4. Kolejny przykład. Najpierw musimy zamienić tą liczbę mieszaną na ułamek. No to przypisujemy mianownik i teraz wykonujemy. 2 razy 2 to jest 4, dodać to 1, 5. I już mamy ułamek dzielony przez liczbę. No a teraz wiemy, co trzeba zrobić. Dzielenie zamieniamy na mnożenie, liczbę na jej odwrotność. Skrócimy tu coś? No niestety nie, więc mnożymy. 5 razy 1, 5, 2 razy 8, 16. Czy tu się coś skróci? Nie. Więc to już jest wynik ostateczny, bo jest to wynik ułamkiem nieskracalnym będący. Kolejny przykład. Znowu najpierw liczbę zamieniamy na ułamek. 7 razy 5 to 35, dodać 2, 37, podzielić na 6 i teraz dopiero zamieniamy sobie dzielenie na mnożenie, a liczbę na jej odwrotność. Popatrzmy, coś się skróci? Niestety nie. 37 razy 1, 37, 5 razy 6, 30. Tu nadal się nic nie skróci, no ale możemy wyłączyć całość. 37 podzielić przez 30 to jest 1, reszty 7, czyli 1 i 7/30. I na tym w zasadzie koniec, ale zróbmy sobie jeszcze jeden jakiś taki złośliwy przykład, jak się może pojawić u Ciebie w zeszycie ćwiczeń albo w podręczniku. O, takie bardziej rozbudowane działanie. Tu nie dość, że dzielenie, jak było do tej pory, ale przedtem coś tu się dzieje. Co tu wykonamy najpierw? No popatrz. Mamy nawias i potęgowanie i dzielenie. Co najpierw wykonujemy? Działanie w nawiasie. No to wykonajmy. Tutaj musimy odjąć od siebie liczby mieszane, ale one są o różnych mianownikach. No to trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Co będzie wspólną wielokrotnością 4 i 2? 4 oczywiście, więc mianownik wspólny to będzie 4, więc tu zostawimy 3 i 1/4 minus 2. 1/2 to są 2/4. Resztę na razie przepisujemy, czyli pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to sprowadziliśmy do wspólnego mianownika. Teraz odejmujemy. No ale popatrz, tu jest 1/4, tu są 2/4. Więc trzeba zamienić to w ten sposób, żeby tutaj ten licznik był większy od tego. Jak? Pożyczamy od tej dwójki 1, czyli tu się zrobi 2 i do licznika dodajemy mianownik, czyli mamy 5/4. Minus 2 i 2/4. Do kwadratu podzielić przez 3. Dobrze, teraz dopiero możemy odejmować. 2 odjąć 2 to jest 0. 5/4 odjąć 2/4 to są 3/4. A więc mamy 3/4 do kwadratu podzielić na 3. Teraz musimy podnieść do kwadratu. Czy pamiętasz, co to jest podnoszenie do kwadratu? Mnożenie przez siebie, czyli mamy 3/4 razy 3/4 i dopiero później podzielić na 3. Tu mamy dzielenie, a tu mnożenie. Mnożenie i dzielenie są czynnościami równie ważnymi, więc w takim momencie wykonujemy od lewej, więc najpierw się wykona to mnożenie. No to mnożymy. 3 razy 3, 9, 4 razy 4, 16. Podzielić na 3. Uff, teraz już zostało po prostu zwykłe dzielenie. Więc to dzielenie, zgodnie z tym, co teraz się nauczyliśmy, zamieniamy na mnożenie, a trójkę na odwrotność. I już możemy się z tym uporać. Patrz, skróci się tu ładnie. Tu jest 1 trójka, tu są 3 trójki. Więc mamy 3 razy 1, 3. 16 razy 1, 16. 3/16. To już jest ułamek nieskracalny, więc to jest nasz ostateczny wynik. I na tym w zasadzie koniec tej lekcji, ale jeszcze jedną taką podpowiedź Ci dam, którą uczniowie lubią znać. Popatrz, umiemy już co robić? Ułamek razy liczba, ułamek podzielić przez liczbę. Pamiętasz, jak to było w wypadku mnożenia? Mnożyliśmy licznik, czyli tą liczbę u góry, czyli było tak naprawdę 3 razy 4, mianownik bez zmian. To, jak wiesz, można zamienić, i tak się to robi, na mnożenie przez odwrotność, prawda? 4. Czyli tak naprawdę jest, zobacz, coś takiego. 3, 5 razy 4. W mnożeniu mnożymy górę, a w dzieleniu tak naprawdę mnożymy dół. Tak sobie to uczniowie często zapamiętują. Jak mam mnożyć przez liczbę? To znaczy, że mnożę licznik. Jak mam dzielić przez liczbę? To znaczy, że mnożę mianownik. Niektórzy to w ten sposób zapamiętują. Jeśli Tobie jest tak wygodniej, to proszę bardzo, możesz w ten sposób to zapamiętać. Przy mnożeniu mnożę górę, przy dzieleniu mnożę dół. Teraz już ostateczny koniec lekcji.